Kapłan nie tylko jest światłością świata, ale kapłan to pontifex. A pierwotna łacińska nazwa pontifex oznacza budujący mosty. Kapłan buduje mosty. A nad jaką rzeką kapłan buduje mosty? Kapłan buduje mosty nad przepaścią. Tego i tamtego nigdy nie kończącego się świata. Kapłan sam musi być bardzo mocny. Musi być osadzony mocno na brzegach rzeki, żeby budować mosty. Sam musi być utwierdzony głęboko. Ale kapłan nie tylko pontifex, ale kapłan jest alter Christus. Jest pełnomocnikiem Jezusa Chrystusa. W czasie święceń kapłańskich ksiądz profesor Józef Swastek z woli Kościoła otrzymał ten mandat, misję Jezusa Chrystusa. Alter Christus. I moi drodzy, ksiądz profesor Swastek, dzisiejszy złoty jubilat, którego serdecznie w tym skromnym i ubogim naszym kościółku, niczym porciunkula świętego Franciszka z Asyżu, witamy serdecznie, witamy, ale i duchowo łączymy się, moi drodzy, z księdzem infuatem Władysławem Bochnakiem, który dzisiaj na Podhalu w swoim rodzinnym gronie obchodzi również złoty jubileusz, bo z księdzem profesorem przyjął święcenia kapłańskie. Sięgnijmy, moi drodzy, do korzeni, do rdzenia księdza profesora. Ksiądz profesor urodził się 22 lipca w 1936 roku w Tropiu pod numerem 105. Nad Dunajcem Tropie. Parafia pod wezwaniem świętych Andrzeja Świerarda i Benedykta w Nowosądeckim. Rodzicami byli, są, nadal i będą całą wieczność księdza profesora ojciec Władysław Swastek, matka Ludwika z domu Majda, czyli spokrewniony z Wilkowem. Majda, z domu Majda. Ksiądz profesor pochodzi z rodziny wielodzietnej. Oprócz księdza profesora jeszcze było pięcioro rodzeństwa. Szkołę podstawową rozpoczął ksiądz profesor w Tropiu, w Roztoce, w 14 roku życia. Rozpoczął szkołę średnią naprzód w Tarnowie, a następnie przeniósł się do Wrocławia i w 1955 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i tego samego roku, 29 czerwca 1955 roku, zgłosił się i został przyjęty do arcybiskupiego wrocławskiego seminarium duchownego. Egzaminy, które zdawał ksiądz profesor przez lata studiów, były najwyższe. Wszystkie miał bardzo dobre. Jedynie ze śpiewu i z homiletyki miał dobre. Ze śpiewu. Święcenia kapłańskie ksiądz profesor przyjął, moi drodzy, 14 sierpnia w 1960 roku z rąk księdza biskupa Andrzeja Wronki, który zmarł w 1964 roku, nasz profesor. W
biskup Andrzej Gronka. I przyjął te święcenia, jak mówiłem, z księdzem profesorem Bochnakiem, nie tylko. Z roku księdza profesora żyje tylko już kilku. Niedawno odszedł w diecezji świdnickiej ksiądz Julian na zasłużoną emeryturę. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w parafiach ksiądz profesor został wyznaczony przez świetlanej pamięci księdza późniejszego biskupa Pawła Latuska na studia na Pól do Lublina. Obronił pracę magisterską, a w 1968 roku obronił pracę doktorską. Od tego czasu został mianowany profesorem arcybiskupim seminarium duchownym we Wrocławiu. Absencja, czyli obecność słuchaczy na wykładach księdza profesora jest do dzisiaj wyjątkowa. Żaden profesor nie szczyci się taką frekwencją słuchaczy, którzy z potrzeby serca przychodzą na wykłady. Dał się poznać ksiądz profesor jako wytrawny dydaktyk, wykładowca różnych uczelni w Polsce i nie tylko. W 1971 roku ksiądz profesor Swastyk pojechał do Pragi, Wiednia i do Rzymu, ażeby zgłębić studia archiwalne. I 16 kwietnia 1986 roku obronił się jako habilitowany, habilitację otrzymał na górę. W 1991 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Przez 4 lata ksiądz profesor pełnił funkcję prorektora papieskiego wydziału teologicznego, a w 1995 został niemalże jednogłośnie wybrany przewodniczącym kolegium prorektorów wyższych uczelni we Wrocławiu. Aż wreszcie ksiądz profesor otrzymał najwyższy stopień, jaki sobie można na tej ziemi wyobrazić, profesora zwyczajnego. Dzisiaj tak potocznie czy naukowo to nazywają prezydenckiego profesora. Na swoim koncie ksiądz profesor ma najwięcej prac magisterskich z wszystkich profesorów we Wrocławiu. Pracy doktorskich, habilitacyjnych. W 1985 roku otrzymał godność kapelana honorowego, prałata Ojca Świętego. I w 1996 roku został mianowany kanonikiem gremialnym wrocławskiej kapituły katedralnej, a więc wszystkie możliwe tytuły. Ale ksiądz profesor z pracą naukową potrafił łączyć pracę duszpasterską. I 13 maja 1968 roku ksiądz profesor rozpoczął tutaj z świętej pamięci charyzmatykiem maryjnym, o którym myśmy już zapomnieli, a szkoda, księdzem Franciszkiem Szerockim nabożeństwa fatimskie, które były na przykład odprawiane w niedzielę 13, dzień 13, jeżeli nawet w tygodniu wypadło, aż wreszcie zostały przeniesione te nabożeństwa na niedzielę po 13 i tak do dzisiaj trwają. Ksiądz profesor przyjeżdża, nie wożą go, ale przyjeżdża początkowo pociągiem, autobusem, oby tylko tego autobusu.